Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, witam was w kolejnym odcinku z gry Heroes 3 Shadow of Death Hademot. Moi drodzy, kontynuujemy naszą kampanię. Przyznam szczerze, że naprawdę już jak wczoraj nagrywałem, miałem ochotę naprawdę nagrywać jeszcze dalej, bo byłem tak wkręcony w grę, bo byłem po dłuższej sesji nagraniowej i z bólem po prostu musiałem to zostawić, nagrywanie. Ale cieszę się, że mogę usiąść. Siadłem dzisiaj troszeczkę wcześniej. Jutro już wracam do Warszawy, ale zanim tam się rozłożę ze sprzętem, więc stwierdziłem, że lepiej tutaj w sumie nagrać odcinek. Będę miał to z głowy, będę już miał załatwione i po prostu tutaj to już sobie wszystko ogarnę, więc bez zbędnej zwłoki lecimy. Czy ty, przyjacielu, masz logistykę? No i to jest twój błąd, nie masz logistyki. Ten gentleman ma? Ten gentleman ma. Cały czas się waham, czy Gelu, czy Krak, ale kurde, Gelu ma tak lepsze czary. Jest przerażająco lepszy, jeżeli chodzi o czary. Możecie nie zginąć na jeden strzał. No, nie zginęliście jednak. No, w sumie budujące dosyć. Dobrze, z Gelu. Horda ożywieńców. No to możemy szybciutko robić. To tylko przejmujemy. Toporek jest w zasadzie... Ten topór wisiał kiedyś w paradnej sali, ale został skradziony kilka lat temu. Co za radość, że się znalazł. Okej. Tutaj na razie widzę, że idziemy jak burza i po prostu przechodzimy przez wrogów, jak w masło wchodzimy. Z radością pozwolimy ci eksploatować tę kopalnię, jeśli tylko pozwolisz nam pić swoją krew. Nie! Za tym walczymy. Za tym walczmy. Może jakieś takie suche są te teksty, nie wiem, czy macie takie wrażenie. Tak generalnie bardzo suche. Pogoń to towarzystwo. I do tej bitwy dosyć sprawnie, musicie przyznać. Żeby tu miał być jakiś zamek? Zaraz. Weź to. Jakiś bus do tych statystyk. W gruncie rzeczy może być. Nie masz niestety tego zniszczenia nieumarłych, zapomniałem o tobie. Ale co prawda, to prawda, też mi pisaliście. Niestety Jog został taki trochę... był zrzucony nieco na bok przez tą bardzo trudną misję. On miał mega trudną misję, gdzie pamiętacie ten chory skurwiel, ten Isra tam w tej misji był. Więc no niestety był problem. Badania nad łączeniem artefaktów nie ustały po rozpoczęciu przez waszą czwórkę poszukiwań elementów anielskiego sojuszu. Czarodzieje pracują nad artefaktem zwanym Rogiem Obfitości. Można go otrzymać łącząc tygiel rtęci, pierścień gorącej siarki, płaszcz błyszczącego kryształu oraz pierścień skończony bogactw. Plotki mówią, że te przedmioty wraz z kilkoma torbami złota można znaleźć gdzieś na tym obszarze. Zwiadowcy Sandor też ich zapewne szukają. No to już widzieliśmy jeden z tych elementów. Dobrze. Już jeden z tych elementów widziałem, więc jak najbardziej się z tą teorią zgodzę. A czary powietrza jeszcze mocniejsze. Okej. No moi bohaterowie mają wystarczająco many, żeby po prostu musić wszystko, co widzą, co mają na swojej drodze. No ty nie musisz się nawet w takie półśrodki bawić, bo ty masz sharpshooterów. Dużo. Oj, będzie ich jeszcze więcej. Przerąbane, co? O, tu mam pierwszy nieskończony bogactw, jak widzicie, już na załączonym obrazku. I widzę jakiś zameczek przed nami, na horyzoncie. Szczerze to... możemy ci po prostu władować. Brawo. Nawet ci się coś udało ukraść. Balista go zamorduje. Wiecie co, wteleportujemy się tu chyba. Pikinierzy? No niepotrzebnie was brałem w sumie. Wteleportujemy się tam. Dobra. Jutro to wyczyścimy sobie, będziemy mieli bonusowy zamek. To jest oczywiście jak zawsze na propsie, takie zachowanie. Gem możemy wysłać na morze. Masz nawigację? Nie, nie, nie posiadasz takiej zdolności. Krag-hag. Mnóstwo horda. Znaczy, ty masz czary, to nie jest tak, że on nie ma czarów jakichkolwiek. Po prostu nie ma masowych czarów. Musimy przyzywać żywiaka powietrza. Co w gruncie rzeczy też nie jest jakoś tam mega trudne. Możemy to po prostu zrobić i tyle. Przyzwijmy żywiołaka i jechany. Defend i śmiga do przodu, przyjacielu. Możesz defendować nawet. I po prostu tym żywiołakiem tutaj masakrujemy go i tyle, nie? To jakąś masówkę, jeżeli posiadam, to było miło. 105 obrażeń. 110. Niewielka różnica many. Nie mam żadnego kręgu, niczego. Szkoda, to przywalmy infernem. Załóżmy tak, bo tego zabijemy. No a teraz to już jesteście nic nie warci. To moim strzelcem was mogę powybijać. Dobra, tutaj dobijemy strzelcem. Jednego i drugiego gałgana. No i ten niech się zabije o kontratak. Nawet mi jednego żywiołaka nie zdjęli, więc chyba okej. Dobierz orki. No czyżby zamek? Jakaś droga. Drogi zwykły prowadzi do zamków. Gospodarstwo. Wieża orków. No chociaż powinienem chyba gniazdo robić. Czy wilczy, do wilczych jestów potem gniazdo. Roka. Roków. Mamy jakieś przejście małe. Za grupą arcyliszy. W razie to odpuśćmy. Krag jest w nieco innym regionie. No to Krag jest tutaj moim głównym motorem napędowym.
ci wszyscy łucznicy przekazani do Gelu, to będzie coś makabrycznie dobrego. Nie wykluczam, że może część bitwy będę rozgrywał Kragiem, więc to nie jest tak, że ja go w ogóle gdzieś tam odsuwam od gry. O, super. Nawet nie będę musiał na was czekać. Hops. I hops. Idzie w miarę sprawnie. Coś tu mamy interesującego? Nie. Zwykły zamek, gdzie nie może mieć wiele, za to może mieć łuczników. I o to głównie chodzi. O budynek do aniołków chętnie bym przyjął. Dobra. Zacznijmy od... czegoś takiego. Zabijesz go chyba, nie? Dobrze. Anioła bardzo chętnie przyjmę do armii. Daj możliwość rzucania szybszego czarów przed wrogiem. Więc jak najbardziej na propsie. Teraz tutaj mało pieniędzy. Ale damy radę chyba. Dużo mamy różnych surowców, to jest w gruncie rzeczy bardzo dobre. Ale chcę mieć chociaż trochę tych jednostek. Ja wiem, że ci bohaterowie są mega mocni. No ale mimo wszystko przyda się mieć taką solidną podstawę w tym wszystkim. Jako będzie moja po prostu armia, tak? Dobra, po wszystkim. Mam ostatni budynek do łuczników. Nie wiem, czy będzie mi się chciało tutaj, wiecie, zawsze zbiegać i zbierać to. O, widzę, że tu jest czerwonego kopalnia. Gdyby tu był Gelu, to byś mógł teleportować po prostu tam. O, kolejny aniołkowy budynek, to dobrze. O, przynajmniej nam zdąży wejść... psalm. O, niestety wlatujesz. No, szkoda. Myślałem, że będę szybciej. A nie, no... Może bym mógł. Dobra, na razie się wskrześmy. Skończmy tą błazenadę. Dziękuję. Już mamy dwa aniołki. To jest dużo. Jakiś artefakt. Kurwa, bez jaj. Jesteście chorymi skurwielami z tymi artefaktami. Gra jest po prostu przegięta. Co, manewr na żywioła... Podam mu Wejta. Manewr na żywiołaka róbmy. Dawaj do przodu. Full speed. I zaraz tą gówno rozmontujemy tu jakimś infernem po prostu. O, widzę, że się zebrali ładną kupkę. Czas tam przyłupać infernem. Dobrze. Zapraszamy tu. A, okej. Okay. Może powinienem był zabijać. Dobra, bez różnicy w gruncie rzeczy, wiecie. Bo i tak to się kończy dosyć sprawnie i szybko. A, tu jakaś rtęć broniona przez wampiry. Myślę, że mogę was pogonić. Po prostu zrobimy to analogicznie. Chociaż mogę was tu trochę potracić. No, zobaczymy. O, many nie mam. Może być ciężej. Tą trójkę trzeba jakoś wyautować tutaj. Ty zdajesz się być groźny. Goblina podciągnijmy. Wleci we mnie, bez kontrataku i to jest dosyć bolesne. No nie ogarnąłem, że on już nie ma many, wiecie, to był trochę mój błąd. Trochę to zgałganiłem, jak to się mówi. W pewnych kręgach. Dobra, zrób tak, żeby stracić kontratak. Ile masz życia? 4. Powinno się udać. Trochę to zgałganiłem, muszę przyznać, bez bicia. Odbierzemy tutaj nowe jednostki. Cytadele. Tutaj roki. A tutaj nic, bo nie mam pieniędzy. Koniec tury. Jest i czerwony. Nie mam jakiegoś mega przyrostu hajsów, ale jakiś tam jest. Ci wszyscy ucznicy, już widzę ich ulepszonych po prostu w sharpshooterów, nie? To jest to. Mogę się wyteleportować zamiast tu chodzić jak ciapak. Zaatakujmy te drzewce. Możesz nawet wlecieć chyba. Bez tragedii. Ale drzewców brać nie potrzebujemy. Kapłanów też nie potrzebuję brać do armii. Kompletnie szczerze. Zbierajmy tutaj może troszeczkę fajnych zasobów, zawsze trafić w takich miejscach, więc oczywiście zbieramy. Zacznijmy może od tego Town Halla, czy Rady Miasta, przepraszam. Tak, może nie powinienem takich makaronizmów używać. Nie stać na zamek. No to tak. Tutaj zatem zrobimy coś podobnego. Później na przykład. Skończmy turkę. Gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś, przyjacielu? Umknęło mi. Tu? Zaraz zobaczymy. O, jesteś! Mamy jednego. Bomba. Kim ty, kurwo, jesteś? Nikim zapewne. Zapiszmy grę.
CEGG, CRGG, że tak powiem, nasz save się nazywa już teraz. Użyjmy lotu, mi many zużyjemy, a efekt zamierzony będzie ten sam. Czy wam mogę przyłupać, żeby was zabić? To jest jeden martwiak, drugi martwiak. Czyli niewiele. A po prostu sprawę najsensowniejszym rozwiązaniem jest klasyczny łańcuch piorunów na klatę, a później wymordowanie towarzystwa. O! Jakieś parę artefakcików dla nas. Bardzo dobrze. Coś interesującego z artefaktów? Ty jesteś nieinteresujący, ty też, zresztą was nie mogę nawet nosić. Mam więcej do many, spoko, akurat to mi nie przeszkadza. Gem się tutaj farmi te chore artefakty. Herb męstwa, okej. Okay. Plusik do morali, to nie jest jakoś dużo. Wiesz co, ty się w ogóle wyteleportuj stąd, stary, wiesz? Wróć tutaj do Kragmur. W gruncie rzeczy w Kragmur zrobimy mu gildię magów. Niech zaczeka sobie jeden dzionek. Z czym zaczeka? Może z rokiem? W armii? No właśnie, żeby miał trochę więcej tego ruchu. Ty nie zbierzesz tutaj wojska już teraz. Tam skończysz turę. Krakhak też czeka. Więc po prostu oddajmy turkę. Hajsy mu i tak już nic nie zrobię. Co za katastrofa, nas dowdali się do zamku złodziei, zabili strażników, ale tyle złota nie zdołali unieść. Teraz powolnili plan rozbudowy miasta. Zero hajsu. Dobrze, że przynajmniej wczoraj zrekrutowaliśmy wojsko, nie? Chociaż tyle. Dobra, to jest za darmo. Teraz tu. Pogoń to towarzystwo. Czemu wy ze mną walczycie? Kto wam... Jakim prawem? Pytam się. Ty masz chyba artylerię, nie? Masz. A masz balistę już? Nie masz. Chętnie bym ją wziął. Sandały świętego zamiast butków, co? A ten też butów nie będzie mógł nosić. Zajmijmy w tą stronę. Śmierdzi mi to zamkiem. Bardzo dobrze mi to śmierdziało. Forest. I trzeba pamiętać o wskrzeszeniu strzelców. Dobra, wlotujemy do środka, to na pewno. Zacznijmy od wskrzeszenia ich... Może nie w tej turze, w następnej. 340, myślę, że spoko. Przeżyjesz, ale okej. Dobra. W następnej turze się wskrzesimy. Po prostu dobijemy towarzystwo. No, nie masz żadnych statystyk, nic mi nie może zrobić. Ciebie ubijmy, żeby nie było problemu z tobą. Dobrze, zaatakuj. Za mało. A teraz tą grupkę wskrzesimy i to wszystko. Hops. Morduj. I zabijaj. Bez strat. Kolejny zamek dla nas. Z ratuszem. Bardzo fajnie i ładnie rozbudowany. Nie można nawet narzekać. Zaczekajmy turkę. Jest Magild. Fajnie było, jakby był, nie? Ja nie mam nawet targowisk. Chyba, że mam gdzieś w okolicy bazy jakieś faktorie handlowe. Gdzieś w okolicy Krakhaga na przykład. Nie znajduję. Tu była chyba faktoria. Gdzieś widziałem? Nie. Umknęło mi. Nie widzę faktorii żadnej handlowej, więc niestety, ale nic nie mogę zrobić. Nie mogę zbudować Magilda do many. Mam chaosu. Niechaj będzie, nie że jakiś tam szałciał, ale okej. Okay. Zrób coś takiego, będziesz miał nieco więcej ruchu na wejście w tydzień. Bez gildii magów szkoda bardzo. Zaczekaj, bo też nie masz hajsu. Bo coś tam możesz zawsze poczyścić samemu, nie? O, tu jakieś głupie ożywieńców możesz powybijać przynajmniej. A ma tutaj te posiłki za Rafi, to jest zapewne tego oddanie, tak jak to rozumiem. Weź tak. Chociaż to się mana sprawnie regeneruje. Chociaż patrząc na twój pułap many, jaki mógłbyś mieć, to... Kawalerzyści dla nas będą też. Gdybyśmy grali zamkiem, to byśmy mieli naprawdę mega rekrutację i mega armię, nie? A my ciśniemy, słuchajcie, cały czas. Widzę, że tutaj wewnątrz będą wrogowie. Silę się, żeby tu zbudować karczmę i jakiegoś bohatera wystawić, żeby po prostu pozbierał tutaj w okolicy, co zostało wytrzepane tutaj przez nich. Weź balistę, to jest bardzo dobry zakup. I ciśnij tutaj w górę. Pogoń to towarzystwo jeszcze. Kim ty jesteś? No, implozję w ciebie nie będę walił nawet, nie? Jakaś błyskawica na twarz. Myślę, że w zupełności wystarczy do osiągnięcia celu. Orka? 4 ruchu. Będziesz mi chyba tylko spowalniał armię, nie? Tak, będziesz mi spowalniał armię, a 7 orków mi nic nie zmieni. O, jest i oponent. Dobrze. Dobrze wiedzieć, że takowy tutaj się znajduje. A za to ty weź te orki. Podziel je na dwie grupy. Jedziesz tu. Doczyścisz mi to do końca, przyjacielu. Ach, ty nie masz znowu many. Ja zapomniałem o tobie, że ty musisz pojechać ją zregenerować. Kompletnie źle, Ignacy. Myślę, że ich po prostu wystrzelam, a coś tam ewentualnie przybije strzało, na przykład ciebie. Dobra, obrona. Ty już nie grasz, zawaituj. Niech podejdzie ktoś bliżej. O, na przykład ty. Defend. Jaki nie są w stanie mi nic zrobić. A zamorduj. A zamorduj go.
Są za wolni, żeby cokolwiek zrobić interesującego. Dobra, i po wszystkim. Dobra. Goblinki przynajmniej dojdą do armii. Jakiś kamyczek, jakaś wiedza, jakieś drewno, jakaś walka. Budowy. Tutaj targowisko. Trzeba się podgonić z tymi targowiskami i gildiami magów i porobić ratusze. Bo dzieje się źle. Kapitol tu mógł szybko powstać. Ha, wszystkiego wymagasz teraz. Ale można to jest dobry setup na kapitol. Okej. Okay. Widzę cię. Now you see me, now you don't. Pogońmy to towarzystwo. Bomba. Horda zjawek. Myślę, że bardzo prosta analogia. Analogia o nazwie Wpierdol. Transom jest nasze. Karczmę. I tutaj widzę zaklęty naszyjnik. Dobrze, weźmy. O, dużo rzeczy. Idziemy tam. Odblokuj sobie. Defend. O, przeżył. Nie potrzebujemy chyba dwóch jednorogów, chociaż może dla aury ich warto było brać. Może. Nagoleniki ze smoczych kości, super. Oczywiście tu mam przepłynięcie do siebie, jakbym tego potrzebował, ale nie potrzebuję, więc luźno. Ty się będziesz tutaj uganiał z tymi gałganami. To są chyba najżałośniejsze bitwy w tej rozgrywce, ale no niestety, jok jest jaki jest. Musimy sobie radzić jak możemy. No i prosta. A, jeszcze żyjesz, dobra. Zrób tak. Miecznicy chociaż do armii, nie? Coś można bardziej pobawić się. Stańcie tutaj. No czar nie mam oczywiście. Defend. Ładujcie pełną salwę w niego. Wejdzie mi wprost, to go zamordujemy. A mogę zaczekać? A, on też mnie wyczeka. Ach, i taktyk sprawny, co? Zamorduj. Nic mi nie zrobisz. Mogę. Dobrze, kolejni mieśnicy dla nas. Co, jeszcze jedna taka fascynująca bitwa? No to zobaczmy ją. Dobra, defend. Rzucajcie, bo i tak oni nie wejdą wam wprost, więc nie ma co waitować w gruncie rzeczy. Defend. Może wejdziecie wprost? Ten może wejść dlatego. O właśnie, dobrze, że zwaitowaliśmy. Idź od góry. Hapsni dziada. Miecznik dobije, jeżeli już. No i po wszystkim. Kolejnych paru mieczników dla nas. To nie było najmądrzejsze w kontekście naszego zbierania na budynki. No właśnie, tego zabrakło. No, przysłowiowych paru groszy. Może coś takiego zróbmy chociaż, nie? Dobra, skończmy turkę. Przynajmniej mamy to wyczyszczone, nie? To już jest coś. Dzieją się dziwne rzeczy. W pobliżu małego miasteczka Gornej ziemia zaczęła, zdaje się, płonąć, choć nic się nie pali. Niektórzy twierdzą, że widzieli w środku przedziwną kulę, której ognista powłoka mieni się od pomarańczowych, czerwonych rozbłysków ognia. Inni mówią, że to żywiołaki ognia tańczą między płomieniami, a nikt nic nie wie pewnego. Okej. Okay. To nasza własność. Nikt nie będzie miał dostępu do tych irytujących ptaków, dopóki będziemy mieli coś do powiedzenia. Mamy, walcz lub gin. Nie, nie macie. No, you don't. Fakt, że walczymy po prostu z samymi nieumarłymi, mam możliwość używania tego czaru, jest co najmniej intrygujący z punktu widzenia trudności tej mapy. Kim wy jesteście? I co wy sobie prezentujecie? Morduj jednego, dobrze. Niech się przewraca. Zamorduj tego. Co? Okej, okay, tak będzie. Spoksik. Wiesz co? W sumie tak. Skoro ty jesteś tutaj w okolicy, to zrobimy manewr, mój ulubiony. Zrobimy coś takiego. Coś takiego. Podejdzie sobie Krag i odbierzesz od niej artefakty, bo Kragowi się one bardziej przydadzą. Krag więcej walczy z tej strony. Jak ty jesteś z mocą i wiedzą? No, w sumie to nie głupie. O, dobrze. Kolejne jednostki bastionowe. Zamki trzeba porozwijać. Bardzo, bardzo poważnie myślę o porozwijaniu zamków. Bo to nam da niesamowitego kopa, jeżeli chodzi o ilość wojsk, jakie będziemy mogli rekrutować w okolicy. Będzie coś naprawdę mocnego. No to już praktycznie część mapy mamy wyczyszczone. Ty, przyjacielu, pojedziesz w tą stronę. Trochę już tego wojska masz. Teraz tak, jeszcze bym chciał tutaj zamek. Na pewno zacznijmy od Rady Miasta. Czy tutaj jak blisko jest do... No nie tak blisko. Tutaj. No już można. Zrób sobie te dele chociaż. Tyle, co możemy. Okej, ten się kręci tutaj. Łajdaczek. O, ogry jakieś.
O Jezus Maria, przepraszam, że was zarzucam tymi pasjonującymi bitwami, ale... Tough shit, jak to się mówi, no takie mamy. Takie bitwy mamy. Więc takie musimy walczyć. Zamordujmy ciebie, bo jesteś najbliżej. Teraz mogę mieć prostą do kogoś. Defend, defend. O, jest tutaj prosta. I tutaj prosta. Wait. Niech podejdą, on ich powycina po prostu. Będzie najpierw tego. Że też tak mówię, Jok jest słaby. Jok nie jest słaby, jest bardzo dobrym bohaterem nadal. Po prostu nie jest aż tak dobry, jak są jego koledzy. Kurde, to jest ryzykowne. Ja bym się stąd wyteleportował. Zapisz grę. Żeby nie było lipy, wiecie. Jak mi go zaraz ktoś ustrzeli po prostu. To jest mana niby, nie? Gdybym tylko zdało tam dotrzeć, to już było super. Gryfy chyba nie potrzebuję, czy potrzebuję? Potrzebuję pieniędzy przede wszystkim, a nie gryfów. Morduj to towarzystwo. Ta moja balista będzie biła za jakieś chore sumy zaraz. No, bije za chore sumy. Latuj tak. Dobra. Daj balista. Samo balistą byśmy to wygrali, nie? Wziąłem was. Chyba niepotrzebnie. Bo... A nie, potrzebnie w miarę. A tutaj jak daleko jestem? No to chociaż targowisko zróbmy. Dobra, zostawmy te 3000, mogą być przydatne jeszcze. Ale spieprzyłem! A, bo chciałem tak zrobić, właśnie. Przekaż mu to. Przekaż mu ten herbik. Tego nie ma potrzeby przekazywać. Butki zostaw sobie. Chociaż możemy jej dać te buty, nie? Chociaż do czegokolwiek zostaną użyte. Jak ona będzie biegała gdzieś tam, nie? Bo Gem chyba nie ma logistyki, jeśli się nie mylę. Zamorduj towarzysza. Broni. No i dobra, pozamiatane tutaj. Ty zaś z tej strony, przyjaciółko. Tu jest jeszcze jeden artefakcik. Pierwszy dyplomat. Spoko, obniża koszty poddania się. To zupełnie nie będę używał tego w tej misji. Więc bez znaczenia. Oby mi Yoga teraz tylko tutaj nie dopadli gdzieś. A jest jeden z gałganów. Dobrze. Mamy save'a w poprzedniej turze. Więc mam tego świadomość, co robię. I mam manę teraz przede wszystkim, więc mogę się wyteleportować stąd. Zawsze. Maczuga niszczycielskiego ogra. Niszczycielska maczuga ogru, przepraszam. Jakbyś miał mało ataku, przyjacielu. Jakbyś ktokolwiek zapomniał o tym, jaka jest twoja statystyka ataku. To jest dla niego jeszcze artefakt. Morduj. Morduj i zabijaj. Zabijaj. Dziękuję. Weźmy to. Strasznie dużo możemy mieć tutaj bohaterów, wiecie, biegających naokoło i zbierających z tych siedlisk i można mieć dzięki temu mega dużą armię. Ja nie wiem, czy to w ogóle nie jest klucz do zwycięstwa może tej mapy, nie? Zrób coś takiego. Dziękuję. 5 kafli do przodu zawsze. Mile widziane. Jedziesz tutaj, przyjaciółko moja. Pięknie. Tutaj też 4 kafle plus artefakcik. Takie miejsca są zawsze miłe do zdobycia. Kapitał w bastionie. Teraz po kolei. Magild. Tutaj. No już nie ma potrzeby tego budowania w gruncie rzeczy. Chociaż... Nie, no nie ma potrzeby budowania tego. Tutaj bardziej trzeba właśnie takie rzeczy porobić. Tu jest potrzeba zbudowania czegokolwiek? No, teoretycznie tego tylko, nie? No to w twierdzy coś zbudujmy. O, właśnie. Jest pierwszy dzień, spieprzyłem to trochę. No cóż. Nikt nie powiedział, że będzie idealnie. No jest i gałgan. Myślę, że Gelu na ratunek. A, zdecydowanie. Castellatus, on nie może mieć tych... On nie może mieć aniołów. Nie pozwolę mu na to, zdecydowanie. To jeszcze Dimension Door musi pofrunąć. Mogliśmy zapisać w gruncie rzeczy. Byłoby to przydatne, panie kolego Ignacy. O, myślę, że będzie fajnie. O, właśnie. Papa. Zamordowany kolejny bohater. A my dziecko wbijamy się na ziemię jego. Tutaj jeszcze podpuń, przyjaciółko. O, was nie mogę jednym czarem dojechać. No to będzie już trudniejsze. Jak nagle nie można ich jednym czarem zabić, co? Myślę, że spoko. Teraz zróbmy jeszcze coś takiego. Stań tu. Niech się jakoś tam w kubkę zbiją, żebym chociaż jakimkolwiek czarem obszarowym mógł łupać w nich. Poprawimy elfem tutaj oczywiście. Coś mogę was przyłupać, widzę. A wy jesteście odporni na magię wody, tak? Odporność na lód, jasne. 115, wrażliwość, to jest stanicie podwójne chyba, nie? O właśnie. Dawaj.
Dobra, po ptokach. 3000 order męstwa. Tu jest jeszcze jedno. To jeszcze to zwojujmy na szybciocha. Okej. O! Przeżyli. Niepojęte, co? No to w następnej duży poleci jeszcze jedno takie i tyle, nie? Dla mnie żaden problem, o tak powiem. 5000 po kosztragnoli. Fajnie. Naprawdę nie głupio. Leć tutaj, będziesz czyścić dalej nieumarłych. A Krag... Kurde, co? Wteleportować się do zamku, wziąć armię i cisnąć? Ile jest armii tutaj w Strongholdzie? Troszkę jest w sumie. Wteleportuj się do Strongholdu. Tam widziałem, że jest studnia many, więc nie ma się co martwić. Zrób tak, behemotów nie potrzebujesz, szczerze powiedziawszy jeszcze. Weź całe wojo. Wrzuć do armii. Tak gdzieś na boki was. No coś takiego. Kurde, i dawaj mi wóz z amunicją i jechane z nimi. Do Transom. Śmigaj tutaj. Odbierzesz manę jeszcze przy okazji, do maksa. Założyłeś to zbroję. No to spiździł do mocy po prostu. Jest przerażająco mocne. Co, jak kurde, wyteleportuj się stąd, bo się trochę cię martwię. Jakiś, wiecie, jeden głupi, kurde, Dimension Dory jest po mnie, tak? I przegrałem scenariusz po prostu w jakiś taki durnowaty sposób. Po prostu nie chcę tak skończyć scenariusza, rozumiecie? Mam nadzieję przynajmniej. Dawaj, chociaż zagajnij, przyjacielu, tutaj. Skończmy turę. No jest i śmieć jakiś. Pewnie sobie do obozu doczołgał się jakiś biedak i padł z wyczerpania u stóp Gempta. Prędko odsyciła go z uzdrawiającą magią. Odzyskawszy głos, nędzarz odpowiedział swoją historię. Opisał miejsce, w którym chochliki przechowują ukradzione złoto. To jednak tylko nędzny przystanek na drodze, która wiedzie wprost do cudownej złotej kuli. Unoszący się w powietrzu artefakt wygląda tak, jakby wypełniały go chmury. Zamieszkują tam strażnicy skarbu, magiczne istoty, stworzone jakby z samego eteru. Ściągany przez nekromantów nie umie jednak powiedzieć, czy kula znajduje się wciąż w tym samym miejscu. Ja chyba wiem, o czym mówisz, przyjacielu. To jest kula firomantów, obok której się znajduje. O, ty coś masz nawet. Zróbmy jako ostatnią bitwę w tym odcinku może. Co ci mogę zrobić? Wszystko. Z tego co widzę. Może zacznijmy w takim razie od jakiegoś... Jak to zaklęcie nie zadziała na nikogo? O? To już zadziała. Jak działa, to dobrze. Oho! O, zwiała na baliście. Ale nie fart, co? Dobra, ale moi drodzy, myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zakończyli odcinek na dzisiaj, więc widzimy się już jutro o tej samej porze. No i co, ja byłem Ignacy, wy byście wy, a to był Heroes 3 Shadow Death HD Bot. Trzymajcie się ciepło!